Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś zapraszam Was na 5 dni, 5 stylizacji i w roli głównej będzie sukienka. A w sumie to 5 sukienek. I tak naprawdę nie do końca planowałam nagrywać tego typu film, ale w ostatnim czasie dostaję od Was bardzo dużo wiadomości prywatnych, zwłaszcza na Instagramie. Zostawiacie też pod niektórymi moimi filmami komentarze i dopytujecie, czy będzie film właśnie 5 dni, 5 stylizacji, czy w ostatnim czasie kupiłam sobie coś fajnego, czy pokażę jakieś wiosenno-letnie outfity, stylizacje i tak dalej. No i też pytacie, czy będzie haul ubraniowy. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że jakoś w ostatnim czasie dużo więcej przyjemności sprawia mi kupowanie dodatków do mieszkania. Odwiedzanie sklepów typu Home & You, Homela i wszystkich innych sklepów, w których można dostać zarówno meble, jak i dodatki do mieszkania. I też przez to wszystko jakoś tak ubrania, ciuchy, buty, biżuteria odeszły na drugi plan. Ale też ostatnio zwiedziłam kilka sklepów takich stacjonarnych, jak na przykład Zara, Reserved, Mojito, Mango. I powiem Wam szczerze, że nic ciekawego dla siebie nie widziałam. A co więcej, w niektórych sklepach nadal pojawiają się rzeczy zimowe, jesienno-zimowe z tych starych kolekcji. Oczywiście to jest wszystko związane z tym, że ostatnio mamy problem z koronawirusem i te wszystkie dostawy, zamówienia i cała reszta poszły na drugi plan, ale przez to też jakoś tak trochę się zniechęciłam do zakupów dla mnie i zaczęłam chodzić na zakupy właśnie takie do mieszkania. Natomiast nagrałam dla Was właśnie 5 dni, 5 stylizacji. Na Wasze życzenie wybrałam 5 różnych sukienek, które gdzieś tam w mojej szafie się pojawiają. I tak jak wspomniałam, są tutaj też dwie nowości. Dwie nowości ze sklepu Soul Italian, za chwilę zobaczycie. Jedną z nich też już widzieliście na moim Instagramie i padła ogromna ilość pytań, skąd jest ta sukienka. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tego dzisiejszego filmu. Być może będzie on dla Was jakąś inspiracją, być może coś Wam się spodoba. To oczywiście nie są jakieś bardzo wyszukane propozycje, ja też nie jestem stylistką i jakoś orientuję się bardzo w modzie. Wy wiecie, że ja mam swój styl, lubię w moim stylu dobierać ubrania i dodatki. Ale kto wie, może coś Was zainteresuje. Przy okazji przypominam Wam, że w opisie do dzisiejszego filmu znajdziecie również linki do tych rzeczy, które nadal można kupić, nadal gdzieś są dostępne. No i co? Życzę Wam miłego oglądania. Moja pierwsza propozycja to jest właśnie ta przepiękna fioletowa, taka lilakowa sukienka. Sukienka jest ze sklepu Soul Italian, w 100% wykonana z bawełny i w rozmiarze uniwersalnym. Ale od razu muszę tutaj zaznaczyć, na zdjęciach wygląda ona na modelce przepięknie, jeśli chodzi o ten rozmiar. Niestety, jak do mnie sukienka przyszła, to byłam przerażona jej wielkością, dlatego też postanowiłam, że bez paska się nie obejdzie. I spięłam sobie sukienkę takim paskiem z Mojito, który kiedyś kupiłam i teraz jest ok, ale zobaczcie, sukienka sama w sobie jest naprawdę bardzo szeroka. Z tyłu zapinana na jeden guziczek, rękawy też ma tutaj takie bardzo szerokie, zakończone, można by powiedzieć, taką falbanką. Materiał i sam wzór jest przepiękny, ale widzicie te dziurki? Przez te dziurki niestety wszystko prześwituje i wszystko widać. A ja już jestem w takim wieku, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby było mi widać, przepraszam Was bardzo, ale majtki. Dlatego też mój sposób, zakładam pod sukienkę taką cieniutką, cieniutką haleczkę i dzięki temu nie muszę się martwić, że coś mi tutaj będzie prześwitywało, a mimo wszystko czuję się komfortowo i dobrze. Do tego torebka Pinko, zegarek Daniel Wellington i klapeczki od Moschino. Jak widzicie, fioletowa sukienka, biało-czarne dodatki, włosy spięte dzisiaj. Jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco, więc muszę czuć się komfortowo, a jadę właśnie na zakupy. Także tak się dzisiaj prezentuje. Pierwsza stylizacja. When you're packing your bag and turning your back, calling me a liar.
Kolejna stylizacja i dzisiaj znów mam na sobie sukienkę w bardzo podobnym kolorze do tego, który widzieliście ostatnio, czyli ten taki lilak fioletowy. Tym razem materiał jest nieco inny i mam tutaj takie delikatne właśnie biało-fioletowe prążki. Sukienka jest ze sklepu So Italian. W rozmiarze oczywiście uniwersalnym, ale słuchajcie, tym razem leży idealnie. Idealnie. Bardzo przyjemna w dotyku, bardzo fajny materiał. No i do sukienki znowu mam torebkę Pinko. Tym razem zegarek od Daniel Wellington złoty. Do tego sandałki Michael Kors. Łańcuszek, a w sumie to taki naszyjnik, który mam ze sklepu, jest kupiony w zeszłym roku. Minimalny makijaż, bo dziś mamy znowu upał, włosy spięte do góry i tak się dzisiaj prezentuję. Kolejny outfit, kolejna sukienka. Dzisiaj mam na sobie białą sukienkę z Zary, którą kupiłam w zeszłym roku i powiem wam, że bardzo dobrze się ona u mnie spisuje. Do tego naszyjnik z Yes, który ostatnio bardzo często noszę, zegarek Daniel Wellington, torebka od Pauliny i sneakersy Guess. Dlaczego taki look dzisiaj? Bo za moment, za dosłownie chwilkę lecę do biura, więc muszę mieć większą torebkę, w której mam dużo potrzebnych rzeczy. Dziś też jest przyjemniejsza pogoda, nieco chłodniej, więc odrobina makijażu. Tak się prezentuję i uciekam do roboty. Witam was serdecznie w kolejnej stylizacji. Dziś mam bardzo dobre samopoczucie od rana, ponieważ będę spędzać dzień z moją siostrą, jedziemy na zakupy, więc musi być wygodnie. I mam na sobie sukienkę, która jest ze sklepu So Italian. Kupiłam ją w zeszłym roku i to jest sukienka z takiego bardzo, bardzo cieniutkiego jeansu, niesamowicie wygodna, chociaż powiem wam, że dosyć mocno się gniecie. W talii pasek z mango, żeby to też jakoś się prezentowało. Do tego czarny zegarek od Daniel Wellington, torebka, która jest ze sklepu Carpisa z zeszłorocznej kolekcji. Jak widzicie, maleńka, ale najważniejsze, że pomieści telefon, pieniądze, klucze i błyszczyk. I to mi wystarczy. Dzisiaj mam inny naszyjnik niż zazwyczaj, ale również jest on ze sklepu Yes. I tak miałam ochotę na zmianę, więc myślę, że nie jest źle. No i co najważniejsze, wygodne trampki obowiązkowo do dzisiejszej stylizacji. No będziemy dużo chodzić, a to są trampki, które kupiłam kilka lat temu we Włoszech. Armani Jeans, uwielbiam, szmaciane, niesamowicie wygodne, sprawdzają się bardzo dobrze i tak jak mówię, wytrzymały już kilka dobrych lat. Także dzisiaj tak się prezentuje moja stylizacja. Czekam już na Olkę. I jedziemy na shopping. Będzie ostatnia stylizacja w tym filmiku, czyli piąta sukienka. Dzisiaj mamy bardzo taki, powiedziałabym, upalny dzień. Jest duszno, chociaż w drugiej części dnia ma podobno padać, więc cienka sukienka, idealne rozwiązanie. Jak widzicie, zrobiłam sobie też dzisiaj warkocz i powiem wam, że na tych krótkich włosach całkiem dobrze mi wyszedł. No dobra, ale przechodzimy do mojej stylizacji. Sukienka taka cieniutka, czerwona. Kot przyszedł z Zary. Kupiłam ją kilka lat temu i bardzo dobrze mi się sprawdza. Do tego torebka Pinko z limitowanej edycji, zegarek złoty Daniel Wellington, pierścionek od Baijiubeka i złoty naszyjnik Yes.
A na stopach mam dzisiaj greckie sandałki i pomary, które uwielbiam. To już jest któryś sezon letni z tymi właśnie sandałkami. Są niesamowicie wygodne i przyjemnie się w nich chodzi. Także tak się dzisiaj prezentuję. A ponieważ jest to ostatnia stylizacja, to chciałabym się Was zapytać, czy w ogóle podoba Wam się taki filmik, czy chcielibyście oglądać ich więcej, która z zaprezentowanych przeze mnie sukienek podobała Wam się najbardziej, no i też oczywiście stylizacja, dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym filmiku, trzymajcie się ciepło, pa! So now I got these voices. Now I got these voices.